Siemano, witajcie w kolejnym vlogu na naszym kanale. Dziś chciałbym wam przedstawić Simpson S51 Enduro. Nagrywałem już materiał w tamtym roku z niego, jeszcze jak był przed remontem, ale nie wrzucałem go na YouTube ze względu, że po prostu mi się nie podobał. No, Simpson rok 83, wersja Enduro ze wzmacnianą ramą, z wysoką kierownicą i z wydechem, z wydechem Enduro, opony kostka, przód, tył. Co prawda błotnika nie ma Enduro, mam go zakupionego, ale nie zakładałem, bo mi się nie podobał. Będzie założony zwykły, jest na razie w malowaniu. Tak, wszystko było robione od podstaw. Możecie tutaj zauważyć, jestem po krótkim cięciu, silnik był składany przez mojego wujka. Wszystkie łożyska, tłok jest, łożyska są chińskie, tak samo jak tłok. Został wał oryginalny, no wiadomo, kartery, cylinder 50 oryginalny, był szlif robiony. Gaźnik mam oryginalny, ale założyłem chiński ze względu, że nie chciałem po prostu, znaczy tamten mi przerywał. Muszę do niego kupić wszystki tam pływak i w ogóle chcę wszystko tam zrobić na nowo. Nie ma tak czasu. Tak. No, wszystko było malowane, odnawiane, wszystko robiłem praktycznie od nowa. Kupiłem ramę z papierami, ponieważ Simpson był wyciągnięty po 15 latach ze stodoły. Wiadomo, kierunki, wszystko kupowałem nowe. Co dało się odnowić, to odnawiałem. Na przykład piasty, felgi, wszystko jest oryginał, tak? Kierownica, czy tutaj nawet do przełączenia kierunkowskazów czy świateł. To jest również oryginał, tylko że wypiaskowane. No. Opona przednia jest oryginalna. Jak go wyciągnąłem ze stodoły, tak jest. To jest chyba... Tak, opona pneumata. Tutaj nie wiem, czy będziecie widzieć. Pneumat jest napisane. Z tyłu mam oponę Weruber, ponieważ miałem już po prostu ją tak zjechaną, że kupiłem. Ale nie narzekam na tą firmę Weruber. Jest dobra kostka, tylko że trzeba jej używać z głową, a nie tak jak ja na przykład, że jeżdżę bardzo dużo po asfalcie i ta opona się strasznie już zjechała. Tak. Silnik, wszystko jest składane ręcznie, tak jak mówiłem. Pokażę wam, może jak zapala, postawię was na statyw. Kluczyk. Postawię tutaj. Kwestia jest ustawiania gaźnika. Gaźnik wcześniej miałem ustawiony, tak jak teraz widzicie. Tutaj jest tak zrobione, jakby na chwilę, o, tutaj w tym miejscu. Oj, ostrość. No nieważne. Chwilę. Cała przepustnica jest zrobiona tak jakby na chwilę, bo po prostu nie mam tej śrubki od góry, mi powietrze i po prostu ciągnie mi lewe powietrze. No, tak to mi brakuje jeszcze tylko, żeby był ten Simpson doprowadzony do perfekcji i będzie. Brakuje mi tylko zamka. Brakuje mi, znaczy jest wydech, tylko że jak widzicie, on jest strasznie taki porzewiały już z żarty przez rdze. Nie ma co się dziwić, ma 38 czy 7 lat, jak się nie mylę. I mi brakuje tylko licznika. A wszystko jest zachowane w oryginalnym stanie, tak. No. Zaraz wam pokażę krótkie nagrywki, wstawię to jak nim jeżdżę. Jak on po prostu sobie tutaj chodzi, działa. W razie tam pytań piszcie w komentarzach, na co niektóre będę odpowiadał. Zależy tam, czy będą takie głupie pytania, czy coś.
Możecie także zadawać na Facebooku. Się udzielam w wielu grupach rolniczych. Na pewno mnie możecie kojarzyć z Facebooka. No. Także zapraszam Was, żebyście zobaczyli jeszcze, jak ten Simpson jeździ. No, także tak się prezentuje Simpson. Hamulce mogliście usłyszeć, że trochę piszczą, ponieważ jest jeszcze dopiero co jest po umyciu, tak jak go wziąłem, umyłem tylko, żeby pokazać. Hamulce piszczą, żeby go tylko tak pokazać, bo go obmyłem przed nagrywaniem. Wszystko jeszcze zależy od dobrego ustawienia gaźnika, ponieważ gaźnik był ustawiony i tak jak mówiłem, ciągnął lewe powietrze i dlatego może być tak, że na przykład wcześniej odpalał z pierwszego freza, tak? No a teraz już odpala z drugiego albo z trzeciego, tak? To wszystko jest sprawa ustawienia dobrze gaźnika. Ja go ustawiłem tak jak umiałem. No i to chyba tyle z Simpsona jest. Jeszcze Wam pokażę pod koniec tutaj, jak odpala. Zaraz tak. Zaraz wyjdę tak. Może trochę jest za dobra mieszanka zrobiona do tego tak chodzi. Chociaż nie wiem, czy to jest wina mieszanki. No. Także nie wiem, jak Wam się spodobał ten vlog. Znaczy ten ala vlog, bo to jest taki bardziej film z Simpsona, tak? No. Jak będziecie chcieli więcej, będę nagrywał więcej vlogów z tego z Simpsona. Z motovlogami na razie się wstrzymam, ponieważ sprzedałem GoPro. No. No i wszystko. Także dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie nasz kanał. Mega tam motywuje. Mieliśmy taką dłuższą teraz trochę przerwę i do tego może nie być takiego odzewu jak pod z filmami na przykład z tamtego roku, tak? No. Także to tyle. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do moich poprzednich filmów. Do subskrybowania, do zostawienia łapki. Na razie.